Gość Radia Warszawa. A gościem Radia Warszawa jest dziś pani Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie i tu od razu zaczniemy od bardzo ważnego pytania. Gdzie odnaleziono drzwi do, użyję tu przenośni, dawnej Warszawy? No na Pradze. Na Pradze. Przy ulicy Kłopotowskiego jest piękna secesyjna kamienica, którą zarządza i opiekuje się wspólnota mieszkaniowa i oni robili remont elewacji wewnętrznej, remont przejazdu bramnego i tam no, zawsze była jakaś taka dekoracja wielkości drzwi rzeczywiście, ale nie prowadząca do niczego, ani do nikąd i ona sobie tak po prostu była. No ale podczas tego remontu kogoś tknęło, że może jednak jakiś inny dźwięk jest w środku tej prostokątnej ramy wielkości właśnie drzwi. No i na szczęście stało się tak, że sprawdzono ten... No właśnie, sprawdzono z dwóch stron. Od strony bramy, od strony lokalu użytkowego, bo ten lokal jest normalnie, działa. I można to nazwać, że to było takie tylne wyjście po prostu z tego lokalu. Jedno to oficjalne od ulicy, a to były tylne drzwi. Od strony przejazdu były zaślepione, tak można powiedzieć, taką jakąś, no, dyktą, nazwijmy to, a z drugiej strony były zamurowane. No i po zdjęciu tych zabezpieczeń, powiedzmy, cegły, ukazały się drzwi. I to jest, no, dwie sprawy tu wchodzą w grę. Z jednej strony to było wielkie zaskoczenie, że to po prostu, że to nie była jakaś taka ślepa, po prostu dekoracja przejazdu bramnego, a z drugiej strony, że to były oryginalne drzwi z okresu budowy kamienicy, a to jest mniej więcej 1906-11, czyli właśnie secesja w rozkwicie, a kamienica przez dziesiątki lat powojennych była kilkakrotnie remontowana, zwłaszcza w środku, i była wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, czyli na to oryginalne się nie zachowały. A te drzwi tak, i one mają właśnie zdobienia charakterystyczne dla zdobnictwa tego okresu z początku XX wieku, więc są po prostu, możemy sobie wyobrazić, jak wyglądały drzwi w takim razie prowadzące do mieszkań. No i to znalezisko było na tyle cenne, że postanowiliśmy jako miasto, bo lokal należy do miasta, zlecić jego konserwację i w tym momencie one właśnie są w pracowni konserwatorskiej i są prowadzone prace nad nimi. Niejako drzwi do dawnej Warszawy otworzyły nam przejście do kolejnych odkryć, tak możemy to określić, tak to nazwać, bo okazało się, że także następne obiekty będą ratowane przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Mówię tu o następnym obiekcie polichromii. One są już w tym momencie, może trzymamy się właśnie prawego brzegu, więc chociaż daleko, Białołęka i ulica Modlińska. Tam od dwóch lat remontowana jest willa pod numerem 257, która sama w sobie ma bardzo ciekawą historię. Przez wiele lat stała jako pustostan, a nic tak nie degraduje budynku jakiegokolwiek, jak brak człowieka po prostu. Jeżeli to jest pustostan, to naprawdę to zniszczenie postępuje bardzo szybko. Postanowiliśmy uratować też secesyjną, bardzo skromną tą dekorację secesyjną, ale jednak secesyjną willę. No i skupiliśmy się po prostu na tym, co na konserwacji i renowacji tego, no, co będzie służyło przyszłym użytkownikom. Ale konserwator nie byłby sobą, gdyby nie wykonał tak zwanych próbek na ścianie. Czy pod tą farbą białą, czy jakąkolwiek inną lamperią, jakąś późniejszą, coś się nie kryje i się okazało, że się kryje. I kryją się bardzo miłe dekoracje, takie nazwałabym urocze, ponieważ są to główki aniołków ze skrzydełkami nad głową. Najróżniejsze rozety, meandry, dekoracyjne linie, one się znajdują na ogół na korytarzu, na sklepieniu schodów, w niektórych pomieszczeniach. I jako, że ich stan był bardzo zły, właśnie to, co przed chwilą powiedziałam, jak budynek stoi pusty, konserwatorka zdecydowała o przeniesieniu, my to nazywamy transferem, czyli malowidło wraz z tynkiem, na którym jest, wycina się
ze ściany. Jest to metoda bardzo specjalistyczna, bardzo trudna i bardzo ryzykowna, ponieważ jeżeli polichromia jest, a zawsze podkład pod nią, czyli ten tynk jest słaby, osłabiony, to wszystko może po prostu się pokruszyć. No, w tym wypadku tak się nie stało. Kilka pęknięć było, ale one już po prostu były, więc trzeba było tak zdejmować, żeby to się całkowicie nie rozsypało. I te polichromie, znaczy te transfery pojechały do pracowni i tam to główne prace umacniające ją, przyklejające niejako do nowego podłoża razem z tym tynkiem. I one w tym momencie zostały już wklejone w te miejsca, z których zostały pobrane, ponieważ remont willi jest już tak zaawansowany, że te transfery mogą wrócić na swoje miejsce i tam jeszcze prace konserwatorskie będą prowadzone, jak to my mówimy, in situ, czyli tam, gdzie zabytek się znajduje. Także to było wielkie zaskoczenie, bo to po prostu będzie bardzo ładna dekoracja wnętrz tej willi, a ona, jak się wyremontuje, będzie służyła mieszkańcom. To będzie takie centrum dla mieszkańców Białołęki, więc ta historia będzie, nie tylko sama elewacja, architektura, ale wnętrza tego budynku będą opowiadały po prostu historię. W jaki sposób możemy chronić te obiekty, które odkryjemy jako na przykład prywatni właściciele, czy też po prostu będąc świadkami jakiegoś nietypowego obiektu, na który być może nikt jeszcze nie zwrócił uwagi? Jak możemy zgłosić podobne miejsce, podobny obiekt właśnie na terenie Warszawy? Zawsze warto zwrócić się do nas i nie na własną rękę, no powiedzmy tak wprost, skrobać na przykład jakąś ścianę czy jakiś obiekt, bo może coś tam się ukaże po tym naszym skrobaniu, dlatego że to może przynieść więcej złego niż dobrego. Jeżeli mamy podejrzenia, że rzeczywiście w jakimś pomieszczeniu znajduje się, bo może odpadł jakiś kawałek farby i pod tym się ukazał jakiś kolor, zawsze warto się zgłosić. My to na pewno obejrzymy, ocenimy, zobaczymy, jak to jest stare, jaki to jest stan i na potem to już od tego właśnie zależy, jakie kroki będą podjęte. Ważne jest to zwłaszcza w starych kamienicach, bo te zamożne kamienice śródmiejskie na ogół miały bardzo bogato ozdobione klatki schodowe. Ale właśnie nie tylko śródmiejskie, bo mamy taki przykład na Pradze, na ulicy Małej 11. To jest kamienica, która wyglądała tak jak sąsiadki, do tej pory sąsiadki tak wyglądają, czyli po prostu obłupana z tynków, czerwona cegła i no tak, jakieś takie bloczysko niezbyt wysokie. Po konserwacji, po znalezieniu dokumentów źródłowych, które pokazywały, jak ta elewacja wyglądała, jak piękne były balkony, jak piękne były, znaczy balustrady balkonów, jak boniowanie było na rogach i inne elementy, jak one wróciły, to się okazuje, że to jest naprawdę piękna kamienica. Ale remont też objął środek. Środek, czyli tę część wspólną, czyli klatkę schodową. No i też by się wydawało, no dobrze, no zrobimy konserwację schodu, bo tam były piękne drewniane schody. No a ściany, jak to ściany, no zostaną pomalowane na jakiś pasujący kolor. No ale znowu zrobiono odkrywki. I okazało się, że... I całe szczęście, bo one były albo w ogóle niewidoczne, albo tak jakby prześwitywały przez farbę, ale nie obiecywały nic spektakularnego. A to się okazało, że to jest bardzo taka no, sympatyczna, bo taka dekoracja jakby za pomocą stempli. Czyli to była taka gwiazdka, kwiatek, coś takiego, powtarzający się na całej powierzchni. Zdobione były spód schodów, sklepienie w bardzo ładnej ramce, czyli takiej bordiurze. To wszystko utrzymane w takiej kolorystyce kremowo-brązowo, zgaszona zieleń. I to wszystko zostało odtworzone. Tam one były w dość dobrym stanie, nie trzeba było robić transferu. Tylko konserwatorka musiała się wykazać no, po prostu benedyktyńską cierpliwością, bo to jest praca na rusztowaniach, cały czas z rękami do góry, punktowanie, oczyszczenie oczywiście, to cały proces, ale potem punktowanie farbą tych miejsc, żeby to wszystko scalić kolorystycznie tam, gdzie brakuje, dorobić to, co jest oryginalne, zakonserwować, żeby nic się temu nie stało. Więc tak punkt po punkcie, no ale efekt jest wspaniały.
wyglądały. No po prostu malutka niby taka kamienica, a wyszła bardzo elegancka i bardzo elegancki dom i właśnie tak kiedyś na Pradze mieszkano. I właśnie te ślady przeszłości, to jest cel państwa nieraz detektywistycznej wręcz pracy. Wspomnijmy jeszcze na sam koniec, że Śródmieście zawiera też elementy zabytkowe, już na koniec naszej rozmowy, które przetrwały na przykład Powstanie Warszawskie. Mówimy tu choćby o szybach. To jest niebywałe. Tak, w niektórych lokalach miejskich, w całej kamienicy może być na przykład jeden albo dwa mieszkania. I tam robimy bardzo, jeżeli idzie do remontu, to wtedy robimy zalecenia dla ZGN-u i oni muszą te zalecenia przestrzegać. I właśnie w niektórych jest oryginalne drzwi, oryginalna stolarka i oryginalne szklenie, czyli szyby w drzwiach, które są trawione w bardzo piękne wzory kwiatowe. I to jest niesamowite właśnie, że w Warszawie tak zniszczonej, tak delikatne rzeczy się zachowały. Bardzo dziękuję. Dziś gościem Radia Warszawa była pani Magdalena Łań z Biura Konserwatora Zabytków. Serdecznie dziękuję za tę podróż po dawnej i współczesnej Warszawie. I ja dziękuję.